Dziś pokażę Wam kolejny amortyzator metalowo-gumowy. Tym razem to jest amortyzator od wstrząsarki niemieckiej. Z jednej strony tu jest zamocowane do części do korpusu do zewnętrznej i tam w środku jest połączone gumą z drugą częścią. Tutaj pomiędzy tą a tą tu jest przerwa około milimetra. Także jest amortyzowane te wstrząsy, które powstają podczas pracy wstrząsarki. To są też z jednej strony blacha, z drugiej strony blacha, a tu środek jest wypełniony gumą i to, ta część tam w środku jest też cała oblana gumą. Także to jest, widzicie, różnica pomiędzy tamtą a tą. To jest amortyzator od wstrząsarki niemieckiej. Dziękuję.